Cześć, siemka, witam was. Dzisiaj otworzę sobie dwie przesyłki, które ostatnio do mnie przyszły od Piotrka, a także od Wiktora. Są to moje wymiany za FIFA 365, oczywiście tą edycję nową. Zacznę może od przesyłki od Piotrka. Piotrek kolekcjoner, bo tak właśnie też się nazywa na YouTube. Ja się już właśnie z nim za FIFA teraz wymieniałem i naprawdę wam polecam tego kolekcjonera. Tak wygląda, moi drodzy, przesyłka w środku. Mamy tutaj wymianę i tu mamy też gratis. Zaraz sobie to otworzę. Ok, także mamy gratis oraz wymiankę. Może sobie najpierw zobaczę gratis, co tu nam Piotrek wysłał. Jestem właśnie ciekaw tego. No i mamy tak. No, widzę, to już będzie coś fajnego. Na początek mamy oczywiście Michała Pazdana z Legii na bazówce. O, tu mamy coś ciekawego. Zbieraj pieczątki i odbieraj 4 soczek za pół ceny. 9 gratis. No, fajna, fajna taka karteczka nietypowa. Ezil razy 2. O, proszę, mamy Golda Musę. Fajnie. Hummels, Ali i Smalling. To był gratis, także myślę, że naprawdę fajny gratis. Także ci dzięki wielkie za niego. No a tu już mamy temat naszej, no właśnie, wymiany. Także zobaczymy, co my tu mamy. No i moi drodzy, tak to wygląda w środku. Na początek mamy dwie bazówki z Juventusu, które mi brakowały. Dalej mamy, o proszę, Gerard Piqué. Piękny fans Barcelona oczywiście. Dalej lecimy, mamy kolejnego fansa Jamie Wardy, Leicester City. No, Leicester City ostatnio dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów. 9 punktów już mają na swoim koncie. O, proszę, Carlos Tevez, Boca Juniors, ale no, Carlos Tevez, słynny już piłkarz, dawniej grał chociażby w Juventusie czy w klubach z Manchesteru. O, proszę, mamy Golda. Jest to puchar numer, moi drodzy, 18. FIFA U17 Women World Cup, czyli młodzieżowy puchar kobiet, fajnie. Dalej kolejny puchar, jest to numer 15, FIFA Futsal World Cup, czyli futsal, czyli piłka nożna halowa. Tu mamy piękną kartę multiple Next Generation z Ajaxu, Bazuer i Riedewald. I tu jeszcze mamy, moi drodzy, Power Upa Pepe Defensive Rock. Ale z tego co pamiętam, on mi chyba już wpadł, ale no już nie pamiętam tak dokładnie. Także to jest wszystko oczywiście od Piotrka, kolekcjonera. Dzięki ci wielkie. No a teraz ta druga przesyłka od Wiktora. Tak, dobrze mówię. No i tak, moi drodzy, to wygląda w środku. Mamy tutaj kartzon, karty kolekcjonerskie. Oczywiście wszystko dobrze zapakowane, tak jak to miało miejsce w wypadku Piotrka. No i to już idzie na bok. I moi drodzy, tu już widzę, będzie chyba jakiś gratis, bo to są karty z Road to Euro, które mam zebrane. Limitka Fabregas. No, te limitki nawet mi się podobały, także nie powiem. Tak, tu jakąś bazówkę mamy. O, poczekajcie, bo mi spadło. Tak, tu jest właśnie gratis jakiś od Wiktora. O, fajne logo, Klub Ameryka. No tyle, o. Signatura Robena, super. I tu jeszcze mamy jakąś bazóweczkę. Także
Tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o gratis chyba. No a teraz mamy już wymiankę standardowo za FIFA 365. Na początek mamy Daniel Bode, jest to fans favorite z Ferencvarosu, a więc tego klubu z Węgier. Dalej, o proszę, Denis Suarez z Barcelony, fajnie. Dalej, moi drodzy, mamy power-upa Thomas Müller z Bayernu, ale tu jest oczywiście w barwach Niemiec. I tu mamy, moi drodzy, FIFA U17 World Cup, to jest numer 13, czyli no już trzeci pucharek, który wpadł właśnie w tych wymiankach, także fajnie, idzie to do przodu. Francesco Totti, no właściwie już człowiek, żywa legenda na fansie. Oczywiście myślisz Totti, to znaczy mówisz Totti, myślisz Roma, bo to jest właśnie legenda, żywa legenda nie tylko Romy, ale całej piłki nożnej. FC Porto, piękne logo. I tu jeszcze mamy power-upa key playera Sergio Busquetsa. I jeszcze na koniec mamy kolejnego Jamesa Rodrigueza, ale nie w Realu, tylko tym razem w barwach Kolumbii. Także, moi drodzy, jak widzicie, naprawdę sporo kart z nowej FIFA wpadło właśnie w tych dwóch przesyłkach. Także Piotrku i Wiktorze, bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję. No a ja Was wszystkich zapraszam już na kolejne odcinki. Też myślę, że za kilka dni pokażę Wam aktualizację mojego albumu i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Także trzymajcie się. Cześć.